na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Żelowy atlas Grunt NKP nie pozostawia smug, zacieków ani wybłyszczeń. Mnie to przekonuje. Kamil, mówiłeś, że wczorajszy dzień piątkowy był takim dobrym przygotowaniem po treningach przed zawodami. To dzisiaj danie główne, rozumiem takie. Tak, dzisiaj, trudno powiedzieć, że 21 miejsce to jest po prostu szczyt marzeń i ambicji, ale to był naprawdę krok do przodu. Wiadomo, że czasami trzeba zrobić bardzo mały krok, żeby jednak to wszystko ruszyło i ja uważam, że dzisiaj taki mały krok postawiłem. Nie będę na pewno gonił, nie chcę robić nic na siłę. Uważam, że teraz najważniejsza jest u mnie konsekwencja i trzymanie się po prostu bardzo ściśle tego założonego planu. Wiadomo, można było wycisnąć coś więcej z tych skoków, bo były obydwa bardzo mocno spóźnione, zwłaszcza ten drugi, ale były efektywne przy tym. Było widać energię, było widać płynność w tych skokach, było więcej luzu. To też mogłem sobie pozwolić na większy margines błędu, bo jeszcze niedawno najmniejsze błędy po prostu kosztowały bardzo wiele. Trenerzy mówią o tym, żeby tu i teraz skupiać się na fundamentach. To jest proste zadanie, czy to jest naprawdę duże wyzwanie? Wiadomo, że nie wiadomo właśnie, bo nie każdy to wie, że skupianie się na właśnie takim fundamencie nie jest zawsze łatwe. Niby jest łatwe, ale nie jest łatwe, bo chce się więcej, chce się mocniej, a tutaj trzeba się trzymać po prostu ściśle założonego planu i robić wszystko na luzie. No im więcej po prostu chcemy, tym więcej sztywności się pojawia, ale tak jak powiedziałem, ja dzisiaj naprawdę wyciągam bardzo wiele pozytywów z tego dnia i postaram się po prostu jutro kontynuować tą pracę. Dziękuję Ci bardzo.